Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. Zadaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich serdecznie na kanale do diabła z grami. Moi drodzy, no cóż, dostałem taką oto właśnie koszuleczkę z najnowszej Zeldy. dodatkowo jeszcze dostałem fantastyczny to taki zwój, który w tym momencie widzicie na ekranie i który powiesiłem sobie w jednym z miejsc w salonie, więc żona już mi na pewno wyrzucić z chaty, bo jeszcze tego nie widziała, tak więc w tym momencie kwestię najlepszej gry roku już mamy rozwiązaną, tak? Jeszcze tylko bardzo proszę zabrać mnie na gofra. No, ale, ale teraz poważnie, moi drodzy, witam was wszystkich mega serdecznie. Kanał Dodia była z grami, w dzisiejszym odcinku pierwsze wrażenia z the, Legends of the Legend of Zelda, słuchajcie, Echoes of the Wisdom, czyli najnowszej części, którą tutaj e, mamy. Słuchajcie, na samym początku mega mocno się obawiałem, jeżeli chodzi o te ZLD, ponieważ jak zobaczyłem, że mamy, będziemy mieli te, mieć taką mechanikę kopiowania praktycznie wszystkich możliwych przedmiotów, które spotykamy w grze, a następnie używania ich, no to stwierdziłem, że kurczę, tego może być trochę za, wielo, za wiele i nie wiem, czy nie przedobrzą. A teraz już wiem, że tak nie jest, ale moi drodzy, po kolei z grą spędziłem do tej pory jakieś 5 godzin, są to pierwsze wrażenia, pełna recenzja jeszcze się pojawi, myślę, że w przyszłym tygodniu, jak dobrze pójdzie, i też gameplay, które obserwujecie, są z samego początku gry, żeby tam wam później nie psuć pewnych wydarzeń, tak? No, chciałbym, żebyście do pewnych rzeczy doszli sami. Dobra, dlatego słuchajcie, zaczynamy. Jeżeli chodzi o fabułę, no to gra rozpoczyna się w taki dość standardowy sposób, czyli mamy Linka i mamy Zeldę, która jest zagrożona, więc lecimy przez zamek, słuchajcie, używamy naszych bomb, używamy łuku, używamy naszego miecza, kosimy po prostu przeciwników, tak? No i docieramy do bodajże Ganona, tego świniaka wielkiego, to co chyba też Ganon w tej części, prawda? Mam taką nadzieję... No i wiecie, walczymy z nim, ale później się okazuje, że kurczę, on jakoś tam wygry przegrywa, ale jednak wygrywa i otwiera taką szczelinę, która zalewa cały świat. Zelda się uwalnia, linka wchłania, no i taki w tym momencie jesteśmy tutaj w ciele naszej, e, tak powiem, bohaterki, którą zawsze ratowaliśmy, a teraz ona wciela się w rolę protagonistki. Moi drodzy, w momencie, w którym przejmujemy stery nad Zeldą, no to musimy uciekać przed pochłaniającą wszystko nicością, tak? I w pewnym momencie widzimy, że również ta zła energia, to już potem w recenzji jakąś ją konkretniej określę, na razie nazwijmy to złą energią, pochłonęła również króla Hyrule, a także jego poddanych, więc wszyscy myślą, że Zelda jest fe, że to ona odpowiada za to okropne, czarowne i zamykają ją do więzienia, tak? No ale w momencie, w którym znajdujemy się w więzieniu, no to przybywa taka, wiecie, taki duszek, który nam mówi, że macz tu zajebistą moc, będziesz od tej pory kopiowała przedmioty. No i się zaczyna. Słuchajcie, cały ten myk w grze, jeżeli chodzi o to kopiowanie przedmiotów, jest genialny, moim zdaniem, ponieważ wyobraźcie sobie taką sytuację. Możemy kopiować praktycznie wszystko plus przeciwników, tak? Więc wiecie, to daje nam naprawdę niesamowicie przeróżne możliwości plus takie to, wiecie, chyba już kultowe dla tej gry łóżko, które, z którego nawet sobie możemy zrobić ikonkę na profilu naszym Nintendo, jest, wiecie, takim przedmiotem, którego będziemy mogli, powiedzmy, używać jako tratwy, jako mostu, jako sejwa, bo tak, bo jak stworzymy sobie łóżko, to możemy, wiecie, kimnąć się na nim. Będziemy, słuchajcie, używali w taki, To jest taki bardzo fajny motyw, ponieważ niektóre problemy możemy rozwiązać na wiele sposobów, tak samo jak miało to miejsce w Tears of the Kingdom, tak, no bo wiecie, barierę z kartonów, którą mamy na dole, możemy zarówno podpalić, rzucając w nią stworzonego przez nas ognistego stwora, albo możemy na przykład stworzyć kamień, który spadnie i to rozwali, tak? Wiecie, takich rozwiązań jest tutaj masa i każde wejście na, jakieś, na jakąś wyższą kondygnację, przejście przez rzekę, tudzież przez jakąś, wiecie, szczelinę w ziemi, to jest już tylko i wyłącznie zależne od was. Zbudujecie sobie helikopter, którego chwycicie się i was z wami przeleci nad, no nad tą tę dziurą. Czy może na przykład zrobicie sobie pomost z łóżek albo stołów? To jest naprawdę słuchajcie, spoko i obawiałem się w tej grze walki, ale jednak nie mam kompletnie się czego obawiać, ponieważ tak jak wam mówiłem, możemy kopiować przeciwników, i możemy na przykład sobie wiecie, stawiać przeciwnika i on będzie walczył z innymi, kiedy będziemy obserwować. Możemy na przykład skopiować. Mięso i rzucić mięsem w świniaki, wtedy one się nim zajmą, a my tymczasem hup, hup, hup i im za plecy rzucamy ognistego stwora i wszyscy płoną, biegają, krzyczą, jest super zabawa, tak? Naprawdę ilości tych rzeczy, które możemy kopiować i używać, jest niesamowita. Słuchajcie, jeżeli nie mamy na przykład drabiny, rzućmy pająka, pająk stworzy sieć, my się po tej sieci będziemy mogli wspiąć, nie? No, coś tego i powiem wam, że w dungeonach, do których zaraz przejdziemy, miałem kilka razy takie coś, że ha, jestem geniuszem. Wiecie o co chodzi, to jest zajebiste ogólnie w grach wideo, nie? No i właśnie, przejdźmy teraz do samego świata i eksploracji. Słuchajcie, gra posiada taki, no nie, nie że e, otwarty świat, tylko świat, który będzie ze sobą połączony takimi powiedzmy korytarzami z bardziej otwartymi terenami i mamy tam dość sowicie rozsiane dungeony i są to dungeony bardzo klasyczne dla serii The Legend of Zelda. Czyli musimy tam wejść, rozwiązać jakąś albo trudną zagadkę, i otrzymujemy przedmiot. Dungeons są opcjonalne. Oczywiście na początku gry, gra nam sam w miarę, będzie wodziła za nos, w sensie jej pokazywała, czy prowadziła nas za noc, nie wodziła, i pokazywała nam, gdzie mamy pójść. No, ale pewnie później to się ma wszystko zamiar bardziej otworzyć. Ja wam powiem tak. A jeszcze jedna rzecz a propos tej walki: nie walczymy tylko i wyłącznie za pomocą potworów, ale także możemy się zamienić w taką formę linka, który trochę wygląda jak duch, i wtedy naparzamy standardowym zestawem ciosów. Tylko, że to jest bardzo. Bardzo mocno ograniczone czasowo, tak więc wiecie, tego linka wewnętrznego, czy tak to można nazwać, odpalamy raz na jakiś czas, po to, żeby później naładować go za pomocą specjalnych niebieskich kryształów. Cały styl graficzny gry jest utrzymany w tym samym stylu, który był wykorzystany do stworzenia The Link Awakening Remake'u. ja pamiętam, jak się cholernie jarałem właśnie tym remake'em, tamtym remake'em, ponieważ damy ten styl graficzny wyglądał jak takie plastikowe ludziki chodzące po jakichś, wiecie, rozłożonych matach. I tu jest tak samo, gra, no, ma bardzo grafikę czytelną, tak? Jest naprawdę cholernie ładna. Ja y, lubię tego od Nintendo, tu. nic na to nie mogę poradzić. I taki ten prosty, y, słodziaśny styl graficzny do mnie. W tym wypadku bardzo mocno przemawia. Wszystko jest wesołe, a kiedy potrzeba jest ponure. Moi drodzy, wygląda ładnie, piękne kolory. Wszystko jest bardzo czytelne, aczkolwiek momentami zachrupiały mi trochę klatki, więc wypadałoby już chyba tego słyszać. Dwieczko jednak nie będę wypuścić, co no skoro Zelda wam lekko chrupie waszej, wiecie, wasza markowa, tak naprawdę ta, nie? Yy, seria gier, więc wypadałoby to zrobić tak, żeby śmigało perfekcyjnie, ale to jest taki jeden mikrobłąd, którego się tutaj dla was. Czepiam, no i co mogę Wam powiedzieć? Słuchajcie, no gra zapowiada się zajebiście. To jest ten taki właśnie pierwotny core gamingu, który ja najbardziej lubię, czyli wiecie, rozwiążemy coś w grze i czujemy radochę, nie? To nie jest y, dla mnie coś takiego jak, wiecie, rozwiązanie kolejnego generycznego quest'a, powiedzmy, w jakiejś następnej grze z wielkim otwartym światem. Tu mamy mały problem, zaczyna mi się drapać po głowie, wiecie, na przykład jest takie coś, że możemy za pomocą telekinezy takiej, ale przenosić ciężkie przedmioty i kurczę, podniosłem jedną taką statuę, którą trzeba było wrócić na wyższy level i mówię, kurde, no nie wiem, nie wiem jak to zrobić, ale zbudowałem sobie schody, słuchajcie, ze, ze, ze stołów, wskoczyłem na to i powoli tą statuę tak wniosłem i czułem po prostu cholerną satysfakcję, czułem się jak najmądrzejszy człowiek na świecie i przede wszystkim czułem się bardzo dobrze grając w grę wideo, czego i Wam też życzę, dlatego jeżeli chcecie sobie kupić jakąś grę, no to wpadajcie do temu Perfect Blues mojego linku, który macie tutaj w opisie. No i co, moi drodzy, dajcie mi znać, jak wam się ta nowa Zelda. To taki, wiecie, kolejny bonusowy materiał. No tak czasami na kanale będzie. E, no i co? Szykujcie się na recenzję. Będzie jak tylko skończę grę. I mi co? To tyle chyba, nie? Pogadałbym dla was jeszcze, ale tutaj nie chcę, wiecie, wracam po prostu do grania w Zelda, nie? Dobra, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do diabła z grami. Na razie, cześć!